Moi drodzy, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ dzisiaj jest Wasz szczęśliwy dzień, a to dlatego, że zaraz zobaczycie niesamowity pojedynek Maciuch kontra Wojan w Stumble Guys o to, kto jest prawdziwym, gigantycznym bolerem właśnie w Stumble Guys. Póki co to ja mam na głowie koronę, ponieważ jestem najlepszym graczem na świecie, ale tutaj jest puchar i pytanie, czy on zostanie w mojej ręce po tym odcinku, to się okaże. Filmu z Wojanem na moim kanale nie było naprawdę przez dłuższy czas, ale jestem przekonany, że wszyscy go bardzo dobrze znacie, dlatego zostawcie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem, żeby pokazać Wojtkowi, że my chcemy takich filmów więcej. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby takich filmów w przyszłości nie przegapić. Ale w tym momencie ważne jest dla mnie to, żeby go tylko pokonać, bo korona i puchar dzisiaj zostają u mnie. Nie ma znaczenia to, że jest gościem, czy może nawet gościem specjalnym. Nie, 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 no te kajgas. My tutaj, słuchajcie, jesteśmy profesjonalnymi graczami, dlatego pokażemy mu, na czym polega prawdziwe Stumble Guys. Chris, robię to dla ciebie. Cannon Climb, dobiegnij do mety i tutaj powiem ci tak, stary, niech cię kule biją. O nie. O tak, o tak. Tutaj też jest dużo trików, które postaram się oczywiście wykorzystać na swoją korzyść. I żeby mnie kule nie biły. Niech mnie kule nie biją, ale... Niech cię kule biją. Ale ciebie, stary, jak uderzy jedna czy dwie, to chyba nic się nie stanie wielkiego, takiego bardzo poważnego, no nie? Przeżyjesz to, co? Dostałeś kulą? Młot. Ej, patrzcie, leci, leci Tojtek. Zobaczymy, słuchajcie, jak sobie poradzi. Gdzie on jest? Jest tutaj, tak. Ciach. Ja lecę na barierce, zobacz, jestem sobie na bariereczce. Jak ty to zrobiłeś? Stary, no widzisz, bo jestem Cristiano Ronaldo. Prawdziwy, potężny bowler. I tutaj, stary, lepiej przechodzić od razu przez metę, bo jednak Cannon Climb jest na tyle prostą gierką, że nawet jeżeli to są boty, to one sobie dają radę. Ronda terminala i powiem ci tak, co byś chciał teraz zobaczyć w półfinale? Półfinał, ja bym chciał sprawdzić to wypadające miodziki. Aha, honey drop chciałbyś. Nie wiem, czy to jest na półfinał, powiem ci szczerze, ale mamy super slajda! Także powiem ci tak, jeżeli zrobisz po prostu slajda, no to nie wypali, musisz zrobić super slajda. Let's go. Super slajda. Ciach, okej. Okay. Ej, jesteś stary na prowadzeniu. Łatwo. Dobra, łatwo. Dobra, dogonimy go oczywiście. Moi drodzy, tanio z góry nie sprzedam. Kaptura las banderas. Aha, bo ty tak stary podskakujesz. A zobacz, co ja robię. Ja robię coś takiego. Ciach. O nie, wyprzedził mnie jeszcze jakiś kasztan. Dobra. Nie, spadłem. Dobra. Co? Stary, spadłem, bo chciałem przytrikować, chciałem przykozaczyć, a wyszło mi to bokiem generalnie rzecz biorąc i... Utrzymałem się. Dobra, mam nadzieję, że wy też failujecie. Teraz lecę sobie tą drogą, bo nigdy tą nie lecę. Ciach. Lecimy sobie tędy. Oj, kto zakończył grę? Kto zakończył rozgrywkę? Wójto. Wow, ale słuchajcie, on jest naspeedowany. Jak szybko, no to ja mam jeszcze troszeczkę do pokonania, ale lecę. Zadzieram kece i lecę i mamy to. Jestem stary, ex aequo byłem czwarty, więc nawet co ja ci się nie załapałem na podium, no jak widzicie. Dzisiejszy gość ma nie lada umiejętności, ale w finale pokażemy mu, kto rządzi w Stumble Guys. Ronda terminada i powiem ci tak, na półfinał chyba nie może być honey dropa, ale na finał już jak najbardziej może być, więc ja bym, słuchajcie, liczył, że tutaj honey dropik wskoczy, to by było fajne. What? Evita los las seres? Dobrze, moi drodzy, trzeba to trzeba. Ja tutaj nie będę się, wiesz, patyczkował z nikim. Widzisz tego kurczaka? Widzę. Widzę. Zaraz go usmażymy! Jeszcze usmażył! Usmaż kurczaczka. Dobra, patrz teraz, zobacz. Tego walnie. Walniemy. Nie, robię dobra. Nie dałem rady go walnąć. W sensie ta emotka mi się ładowała, teraz go może walnę. Ciach! Ładnie! Ale kurczę, nie wpadł w laserki, stary. No nie wpadł w laserki, no. Ciach! Tak jest! Dobra, co? Dobra, wrzuciłem go w lasery. Teraz tak, słuchajcie, moim celem jest gościu, nie ja. Którego skin, znaczy nick, zaczyna się na T, a kończy na Ojtek 337. Dobra, ej, gramy bez emotek. Ja mogę powiedzieć tak, gramy bez emotek, czysty skill, słuchajcie. Generalnie teraz robimy, okej. Wow! Jest dobrze, moi drodzy, oczywiście napiszcie teraz w komentarzu, kto wygra ten epicki pojedynek. Maciuszek kontra Tojtek 337. Bo jest póki co dosyć wyrównany pojedynek. Nie! Tak jest! Tak jest!
chillowy w to. Ale stary, ale zobacz, co powiedziałem, że akurat był wyrównany pojedynek i mamy Jagona do la partida. Moi drodzy, Icy Heights go repara terminal, ale to nie będzie zwyczajny Icy Heights, ponieważ oprócz tego, że mamy Cristiano Ronaldo, to sami zobaczcie, kto jest przede mną. Ice. Wojtek 337, witam serdecznie pana Wojana. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, jakiego gigantycznego skilla ma ten potężny boler z niebieskim skinem. Zobacz, ja patrzę na ciebie z góry, stary. Zobacz, co tu się dzieje. Patrz, jakie ja trikulce robię. Ciach! Jaki slajd! Ej, dobra, a wyskakiwałeś kiedyś na tych grzybach tutaj, co są? Na tym, pa. Ciach! Nie udało mi się wyskoczyć! Dobra, słuchajcie, patrzymy, jak Wojan wyskakuje z grzyba. Dawaj, pokaż to. Patrzycie, jak wyskoczy? Ej, dobre, ale masz ten problem co ja, czyli nie mogę wyskoczyć tak wysoko. A, przeskoczyłem. Wiesz, o co chodzi? Czasami da się wyskoczyć tak bardzo wysoko, a czasami jest lipa. Tutaj spróbuję, ciach! Ej, jestem! Let's go! Lecimy! Także, moi drodzy, ten odcinek, patrzcie, słuchajcie, jeszcze go sobie przytulę. Nie! Chciałem go przytulić! Nie, lecimy, słuchajcie, chciałem go przytulić, dałem mu w zęby, on mnie przytulił, on mnie wywalił, lecimy, mamy klasyfikado, mamy rondę terminadę i powiem wam szczerze, w tym odcinku może się wydarzyć absolutnie wszystko, będziemy sprawdzali skille Wojana, czy zna jakieś triki, ale to już w półfinale. Rocket Rumble, kaptura las banderas! Gramy we flagi! Czy to jest Demokratyczna Republika Kongo? Nie wydaje mi się. Musisz mi wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo nie grałem w to nigdy. Stary, nie gadaj, że nie grałeś nigdy w kaptura las banderas! Nie. No dobra, to powiem ci... Stary, no to generalnie gramy we flagi, musisz przejmować flagi. Z pacją strzelasz i robisz tak. Ciach! Tak, nie możesz tutaj skakać, bo z pacją strzelasz. Musisz przejmować flagi i tyle. Ale powiem ci tak, póki co jest 7-4 dla mojego teamu i gdyby tak zostało, no to Maciek by się nie obraził. O, wywaliłem Wojana! Mamy go! Robimy z niego jajecznicę, moi drodzy. Dobra, ciach. Ja oczywiście stosuję swoją taktykę. Maciek! Yeah, let's go, Maciuszek and Wojtek Tojtek! Nie mogę się wstrzymać, ciach. O, hello. I oberwałem troszeczkę. Nie, proszę mnie! Nie, wywalił mnie! 7-4, 8-4, moi drodzy, tanio skóry nie sprzedam. Pokażemy, słuchajcie, Wojanowi, kto tutaj jest mistrzem grania we flagi! Tak jest, wyspa zielonego przylądka. Dobra, lecimy. Tutaj nie, to nie jest Wojtek, to jest jakiś tam Alberto, nie wiem kto to jest. Dobra, ja sobie lecę. Walka. Stary, nie wiem gdzie jesteś, ja lecę do twojej bazy. Nie, wywalił mnie! Jakiś kasztan mnie wywalił. Jak? O nie, przegrywamy! Przegrywam. Dobrze. Stary, ale ty nawet nie wiesz, jak się w to gra! Nie możesz w to wygrać! Już się nauczyłem, stary, już wiem. Nie, dobra, moi drodzy, przejmuję tą flagę. Mamy jeszcze 35 sekund do końca. Jeżeli ja nie wejdę teraz do finału, to będzie mi strasznie przykro. Będę bardzo płakał. Bardzo będę płakał. Ale może po prostu, słuchajcie, Wojan jest stworzony do tej gry na przykład. Stary, to... Bedwars, ja czuję, że to są drugie Bedwars. Dwóch naraz! 8 do 4, ej, 4 do 8, nie no, słuchajcie, jest za mało czasu, ja nie wiem, czy to się w ogóle uda, nie no, jest jeszcze szansa, czy jest szansa, czy nie ma szansy, słuchajcie, ja przejmuję tutaj flagę, dawajcie, ziomale, musicie mi pomóc, jest 8 sekund do końca, przejmą flagę, czy nie przejmą, 5 do 4, 4 do 5, 5 do 5, musi być do 5, nie, jakim cudem, Pivot push! Tutaj, stary, też może cię kula uderzyć, więc lepiej uważać na to, lepiej mieć twardy łeb. A niech mnie kule biją. Tak, słuchajcie, ja powiem tak, ja jestem Wojanem w Stumble Guys na 24 godziny, czyli po prostu robię to, co on. On spadł, ja też spadam, stary, widzisz, ja spadłem za tobą. Ja, stary, spadłem. Spadłem za tobą. Gościu w ogóle biegnie w złym kierunku, odklejony jakiś, nieważne co się dzieje. Dobra, jeżeli Wojtek biegnie po barierce, to ja też biegnę po barierce. I ciach, tylko... Ja nie biegnę po barierce. To ja też nie biegnę po barierce, tylko stary, żeby... ile tam jest ludzi? No właśnie, to jest, stary, lipa. Myślisz, że ich kule będą biły? Stary, dobra, biją ich kule. Okej, okay, wiecie co? Ten challenge z Wojanem, udawaniem Wojana, ja go przekładam. Ja go odkładam na później. Okej, okay? Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ciach! Uderzyłem jednego gościa, teraz stary, trzymam ich tutaj, jak tylko mogę. Trzymaj ich, bo ja dopiero biegnę na kulach, niech mnie kule nie biją. Okej. Lecę! Ciach, okej, okay, lecimy teraz bez zatrzymywania się i pyk, dobra. Okej, stary, na chillu, ale się uda. Ja sobie potańczę, bo się zestresowałem, muszę sobie troszeczkę potańczyć. Ciach. Jeszcze, tak, w zęby chciałem dać i nie trafiłem. Chciałbyś. Widzicie, to jest taki ninja, że on unika moich ciosów. Niesamowicie. Najważniejsze jest to, że nie uniknęliśmy w tej rundzie rundy terminady. 16 restances, lecimy dalej.
Lost Temple! I tak jak stary wcześniej ci mówiłem, że kula może cię uderzyć, no to tutaj naprawdę lepiej uważać. A niech mnie siekiera nie bije. Stary, no tutaj najpierw siekiera, a później kula cię może uderzyć. Zawaj, stary, ja ci tutaj pokażę takie trikulce, że tak? Osiwiejesz. No ja lecę tu. Stary, a ja nie lecę tutaj i patrz teraz, co się dzieje. Ciach, ciach! Teraz sobie no tak. O, wywaliło mnie! Prawie przeżyłem. Ej, dobra, nie, ej, mam problem stary z tymi kolcami. Mam problem z kolcami, ale żyję. Nie, jeszcze spadłem. Dobra, stary, powiem ci tak. Niech ta kula uderzy wszystkich, bo chciałem troszeczkę przykozaczyć tutaj przed tobą. Chciałem się popisać. Przytrzymam. A mi troszeczkę nie wyszło. No nie wyszło mi zdecydowanie, ale jest dobrze. Tutaj stary... A, to ty, dobra, sorry. Moi drodzy, wróg numer jeden jest przed nami. Musimy go pokonać. A niech cię kula bije. Patrz, ja sobie poczekam. Ej, on jest za dobry, moi drodzy. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Ej, nie! To jest moja reakcja na to. Dobra, stary, powiem ci tak. Ciak! A ja mogę sobie tutaj wejść. Jelo. Nie ma mnie. Ja uciekam, ja sobie mogę nawet tutaj pochodzić, tutaj sobie mogę poskakać. Jakiś gościu tu jest. Ej, a dawaj, stary, weźmiemy na rekina. Polujemy na rekina. Dobra. Rekin. Tylko gdzie on jest? Dobra, nie ma rekina, to tego uderzę. Ciach! A ja tego chciałem. Ej, dobrze, tych kucharzy. Znaczy ja kucharza, ty astronautę. Jakiś ninja tu jest. Ciach! Klasyfikado, moi drodzy! Zobaczymy, jaka gierka czeka nas w półfinale, bo już nie mogę się doczekać, żeby rozpapilić Wojtka Tojtka. Mamy to! Ronda terminada! To znaczy, że przechodzimy do finału, czyli ostateczne starcie prawdziwych, potężnych bolerów Cristiano Ronaldo Sui. I co, słuchajcie, będzie za mapa? Over and under. Dobra, może słuchajcie. W końcu mam szansę. Stary, ja ci powiem tak, ja się nie odzywam podczas tej rozgrywki. Full focus. Jestem największym tryhardem w Stumblegeisteraz, jakiego widziałeś w życiu. Proszę, berwałem, lecimy. Mogłem to przeskoczyć. Dobra, moi drodzy. Wszystko albo nic. To jest po prostu, słuchajcie, moja chwila próby! Lecimy. Co ty robisz? Tak jest, tak jest. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Nikt mi tutaj nie przeszkadza, muszę to zrobić. Tak jest, let's go. Dobra, powiem ci tak, poczekam na ciebie, stary. Kamień, papier, nożyce na mój znak. 3, 4, nożyce. Kamień. 3, 4, kamień. Dobra. 3, 4, nożyce. Papier. Okej, to ile? Jeden punkt jest dla mnie, czy jeden dla ciebie? Jeden. Okej, 1-1, 3, 4, nożyce. Nie, to jest gościu! No nie, słuchajcie, eliminado, ronda terminada. No i widzicie, słuchajcie, los chciał, żeby Tojtek wygrał z Maciochem. Jagona do la partigiano! Pivot push, dobiegnij do mety, zobaczymy, czy tutaj Wojtek zna jakieś trikulce. Dawajcie, ja słuchajcie, będę go obserwował. Ja chcę zobaczyć tego potężnego skilla Dynamitrona. Ciach! Elo, nie ma tak, zobacz, co się dzieje, zobacz, co ja robię. Ciach, jestem Cristiano Ronaldo. Dobra, gonisz mnie. Stary, a ty masz jakieś emotki w ogóle, żeby, wiesz, robić? Stary, mam. Jeszcze ja. Okej, no dobra, no to w takim razie... No tak, bo mnie przytulałeś. Okej, dobra. To w takim razie, słuchajcie, lecimy. Jakby co tutaj można sobie polecieć boczkiem. I tutaj się zawsze, słuchajcie, jest bardzo bezpiecznie. I sobie tutaj poczekamy, słuchajcie, na Mister Wojtek Tojtek. I patrzcie, co ja zrobię. On się tego w ogóle nie spodziewał. Ciach! A miałem już rzucie do tego. Ej, jest dobrze i patrzcie teraz, lecimy sobie tutaj, elegancko, no pivot push, bardzo dobra gierka, ale ja bym, słuchajcie, jakieś większe wyzwanie postawił przed Wojanem, chciałbym zobaczyć jego prawdziwego skilla, nie wiem, na przykład takie jakiś Lavaland, to by było spoko, ale to na pewno zaraz, ej, nie, to wyszło, stary, to jest za dużo, nie, szybko, Maciek, zrobisz to, szybko, nie. Paint splash, dobiegnij do mety. No i tutaj ważne jest to, pamiętaj Wojan, żeby nie puścić farby. Tak jest, lecimy, patrz, zobacz. Po barierce, jakie tutaj się triki dzieją. I będziemy przeskakiwać zaraz nad wałeczkiem, dobra. Patrz, jestem na prowadzeniu, ja będę sobie obserwował tego pro gracza, bo jeżeli, słuchajcie, ktoś ma taki skin jak ty, no to musi być profesjonalnym graczem w Stumblegeisteraz. A, nie wiem. Dobra, no to ja zaraz zobaczymy, patrzcie. O, przechodzisz bokiem. Jo, ej! Hello. Ej, stary, dobra, ja robię to samo. Ja zawsze przeskakiwałem, wiesz, o co chodzi? Ej, da się tak... Dużo łatwiejsze. Ej, jaka jazda! Ja zawsze robiłem takiego ninja, że trzeba było skoczyć. A patrz teraz, co się dzieje. Ciach!
I tutaj też na barierce. I słuchajcie, ja muszę go dogonić i mu dać w zęby, nie dosięgnąłem go. Dobra, dobra, to teraz się boksujemy, stary, boksujemy się. Ten... Ja nie mam boksa. Nie masz boksu, aaa, dobra, ja słuchajcie, myślicie, że Cristiano Ronaldo jest piłkarzem? No te kajgas, on jest też bokserem, nie, ciach. Ej, ależ ty unikasz, stary, bo ty masz skin ninja i ty unikasz moje ciosy, ciach. No to jest ciach! Tak jest! Let's go! Przeciwnik powalony, można przechodzić przez metę i lecimy sobie do półfinału. Ronda terminada! No i zobaczmy, słuchajcie, jakich tutaj mamy gości. Jest Dominik Z z Cristiano Ronaldo, ale on już odpadł. Moim celem jest Wojtek 337. Floor flip, core para terminar! To jest bardzo skillowa mapka, dlatego będę czujnym okiem obserwował dynamit Rona Wojtek 337. Ciach! A nie mogę jeszcze emotek używać. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy, zobaczymy, kto będzie pierwszy. A znasz tutaj stary trikulce? Zobacz, ja ci pokażę stary trikulce. Robisz sobie... Poka. Wiesz co, tutaj już był jeden trik, ale troszeczkę bałem się go zrobić. Zobacz, tutaj lecisz stary za mną. Zobacz, tutaj i z tego kwadrata bezpośrednio możesz tu przeskoczyć. Ciach! Wiesz? Tak, a do tego jeszcze da się jeszcze tu wskoczyć. Ło, nie tak! Okej, ja zrobiłem coś złego, ale patrzymy, jak Wojtek sobie radzi z trikulcami. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O nie! Dobra, stary, muszę się skupić już. Poczekaj, stary, ja sobie skaczę na trampolinie. Ja, dobra, czekamy na Wojana, patrzcie. Czekamy na Wojana, bo te kwadraty, one są bardzo zdradzieckie. One są bardzo takie... O, dobrze! Let's go! Let's go, lecimy. Christian. Ależ myślałem, że się nie zakwalifikuje przez to. Ajajaj, klasyfikado, zobacz, oni, tutaj, stary, możemy sobie poczekać. Oni nam zrobią przejście. O nie! Nie można przejść. Ej, mamy lipę. Nie patrzę. Ej, mamy lipę, ciach! Lecimy, let's go! Ja teraz, patrzcie, czekam. Czekam na niego. I żeby, chciałem, słuchajcie, zrobić mu, przyfasolić! Nie udało się niestety, ale jesteśmy w finale, to jest najważniejsze, ponieważ, nie wiem Wojtek, czy wiesz, ale jestem najlepszym graczem Stumble Guys w Polsce, dlatego może być ci ciężko w finale. Ronda terminada, lecimy do finału. O, super slide! No i to jest bardzo dobra gierka. Tutaj, stary, jestem bardzo ciekawy, czy lecisz po tej zjeżdżalni, czy lecisz, stary, tak jak wiesz, trykulcami. Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, to jest mój pierwszy finał z Wojanem w życiu, w Stumble Guys, więc mam ciśnienie, żeby go rozpapilić. Wiecie, o co chodzi? Ciach? Ja nie wiem, ty już jesteś na moich plecach. Właśnie o to chodzi, że ty, stary, jesteś przede mną, jak ty to robisz? Okej, tutaj się, słuchajcie, przeskakuje tutaj, teraz się przeskakuje tutaj. Co? On jest przede mną, on jest cały czas przede mną, moi drodzy, no tanio z góry nie sprzedam. Musisz się, stary, teraz rozwalić. Musisz się, stary, rozwalić teraz, na pewno. Na 100%. Teraz sobie tak, teraz... Tak! Mamy to! Mamy to! Na ostatniej prostej, słuchajcie, puchar trafia do mnie, ronda terminada. Macio Szeszek, w pierwszym finale z Wojanem mamy Jagonado La Partide! Floor flip, core para terminar! No i teraz pytanie, słuchajcie, kto będzie pierwszy w terminar? Dobra, lecimy. Ja mu muszę, słuchajcie, pokazać. Muszę jednak pokazać, że jak mówię, że Cristiano Ronaldo, Maciej Szeszek to są najlepsi gracze, najlepsze połączenie, to nie może być tak, że Wojtek Tojtek przychodzi i mnie rozpapila, dlatego patrzcie, jakie triki. O! Stary, widziałeś ten skok? Co ty robisz? Patrzcie, ja na niego patrzę. No i stary, no widzisz, jakie bambino z ciebie? Lecisz sobie z tymi wszystkimi ziomalami, a jestem już w przodu. Bambino. Bini! Uderzyłem kogoś, chciałem ciebie uderzyć. Widzisz, ktoś oberwał za ciebie. Au! Ktoś oberwał za ciebie. Jak się z tym czujesz? Zrobić. Wiesz co? Myślę, że ktoś nie zasłużył. Wow! Wyskoczyłem! Widziałeś to? Stary, pewnie nie widziałeś tego, ale to było niesamowite. Muszę spróbować jeszcze raz. Robię ciach, ciach. Nie udało się. Dobra, są moi drodzy, musimy to spróbować jeszcze raz. Let's go! Ej, dobra, zrobiłem ten trik, który mi kiedyś pokazał szeryf. Tutaj mam lipę. Dobra, stary, jakby co? To blokuj. Ej, widzę cię! Stary, blokuj ich, dobrze, blokuj ich, bo ja muszę tutaj przejść. Ciach. Blokuję go. Dobrze, stary, bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Patrz, ja tutaj sobie wbijam. I w ramach podziękowania daję wam w zęby obu! Elo! O nie, jest dużo ludzi! Przechodzimy, słuchajcie, niesamowity floor flip. Nie dość, że jesteśmy, oczywiście mamy rondę terminadę, lecimy do półfinału, to jeszcze te wyskoki były niesamowite. Over and under! Core para termina i powiem ci, stary, tak, to jest gierka, która mnie nienawidzi, a ja nienawidzę tej gierki.
Tak, to jest wyzwanie dla mnie. Jestem bardzo ciekawy. Musisz tam te ostatnie kroki przeczekać po prostu. Stary, jestem już pierwsze kłopoty mam, już drugie mam kłopoty. Poczekam. O stary, ja też mam kłopoty. Lecę. Dobrze, teraz wiecie o co chodzi. Najgorsze jest to, że tam na końcu te schodki po prostu, to jest za mocne dla mnie. To jest za mocne, ale dobra. Jestem na murku, przeskakuję sobie tutaj, poczekam. Dobrze, lecimy, let's go. Patrzcie, Dynamitron, Toytek 337, ależ, no i widzisz, ty masz na S-ie, bo ty miałaś, nikt ci nie przeszkadza, ale mi w zapraszam, sumie, zapraszam. Też mi nikt nie przeszkadza, mamy to, aż stary, muszę potańczyć, ze szczęścia. Ej, dobra, bo tutaj kilka ludzików wpada, więc ja też wolę się zakwalifikować, no i zobaczymy, słuchajcie, co Mr. Wojan pokaże w finale, bo widać po nim, że umiejętności ma nie z tej ziemi. Laser Tracer, evita los laseres. Dobra, stary, powiem ci tak. Tutaj jest jeden bardzo ważny trik, dzięki któremu przetrwasz wszystko. Po prostu, stary, musisz unikać laserów. Evita los laseres. Evita los laseres. Dobra, stary, a lubisz tą giereczkę? Stary, to jest twoja giereczka generalnie. Dwa razy w nią grałem, z czego raz wywaliłem się w drugiej sekundzie. Ej, no dobra. Wystarczy przytrzymać typa i go spalić, ale spaliłem się razem z typem. Nie, tutaj używanie emotek i wiadomo, jest, jeżeli potrafisz, no to jest mega dobre, ale ja ci powiem tak, za każdym razem, kiedy próbuję kogoś uderzeniem wrzucić w lasery, to też się palę w tych laserach, więc ja tutaj totalnie emotek nie mogę używać. Generalnie ta giereczka, powiem ci, że jeżeli to jest twój trzeci raz, to może być ciężko, a ja ją lubię. O tak. Tak? O tak. A co czujesz, że zapowiada się finał, bo patrz jak tutaj ładnie się trzymamy. Stary, jest dobrze, tylko że ten gość, ten klaun robi ze mnie klauna i mnie blokuje. Patrz, co ja mu zrobię. O, chciałem go uderzyć. Nie jest to rady. Klaun z Koszalina, klaun z Jarocina. Let's go. Dobra, na spokojnie, słuchajcie. Dawno nie grałem już laserków, jeżeli chodzi, żeby to była taka długa rozgrywka, no nie? To dawno tego nie robiłem. Okej. Podwójny skok tutaj na to. Okej, żyję. Jest! Mamy to! Słuchajcie, przeżyłem, ale najważniejsze jest to, że tu jest jeszcze klaun, stary, do pokonania. Stary, a co jeżeli ten klaun mnie pokona? Wow! Ej, mocno wymiata. Wow! Nie, ej, miałem laga! Miałem laga, ale żyję. Jest dobrze. Stary, co to? Tak jest! Tak jest! Runda terminada! Nie dość, słuchajcie, że pokonałem Tojtka Wojtka, to jeszcze klauna z Koszalina Jarocina. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie odcinka do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie, ale teraz jej nie ma, ale teraz już jest. I myślałem, że z okazji odcinka specjalnego z Wojtkiem trafimy legendario, ale nie tym razem, więc wy pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo takich kątków będzie na pewno więcej, a teraz zobaczymy, co nam wydropi i czy będzie to jakiś dobry skin. Musi to być dobry skin na zakończenie takiego odcinka. Mamy astronautę.